Z tego mam ogromną przyjemność powitać Państwa na spotkaniu organizowanym w ramach corocznego wydarzenia Nocy Świątyń. Serdecznie witam wszystkich internautów i cieszymy się, że są Państwo z nami. W tym roku spotykamy się w nietypowej konwencji, jednakże mocno wierzę, iż pomimo odmiennej formuły tego spotkania będzie ono ubogacające dla każdego uczestnika. Mam zaszczyt gościć dzisiaj w ramach tego wydarzenia pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Dariusza Lazara. Witam cię bardzo serdecznie, Dariuszu. Ogromnie cieszę się, że będziemy mieli dziś okazję porozmawiać. Dariuszu, wobec tego zacznijmy od fundamentalnej kwestii. Dlaczego nazwa Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Co ona oznacza? Jesteśmy w takiej szczególnej sytuacji, że ze względu na to, iż Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest stosunkowo takim młodym jednak kościołem, możemy prześledzić to, jak ta nazwa powstawała. I to jest pomocne, bo nie musimy się jakoś bardzo domyślać, co to może oznaczać, ale możemy dowiedzieć się, co te osoby, które wymyślały tę nazwę, a to nie jest proste, chciały, żeby w niej zostało zawarte. Taka pierwsza rzecz, która w tej nazwie jest zawarta, chociaż na pierwszy rzut oka może jej nie widać, to ta informacja, która ma mówić, że Kościół ten składa się z ludzi, z społecznością osób, które przyjęły Jezusa jako swojego Zbawiciela i starają się Go naśladować. Tylko że wtedy, dawno temu, gdy ta nazwa była tworzona, uznano, że ta myśl kryje się w tym pojęciu Kościół. Natomiast mamy tam w tej nazwie dwie takie części. Następne słowo to jest Kościół Adwentystów. I to słowo miało odzwierciedlać myśl oczekiwania, czekania na jakieś niezwykłe wydarzenie. I akurat w kontekście naszego Kościoła tym wydarzeniem jest spełnienie się obietnicy, która była dana w Piśmie Świętym przez Boga i wielokrotnie powtarzana o tym, że przyjdzie taki dzień, kiedy Jezus powróci i odnowi tę ziemię. I mówiąc odnowi tę ziemię, mamy na myśli to, że skutki grzechu, skutki zła zostaną usunięte i człowiek będzie mógł żyć w świecie, gdzie tego zła już nie będzie. Więc to jest taki ten drugi element, to bycie adwentystą. I jeszcze tam w nazwie mamy ten zwrot dnia siódmego. I to z kolei ma dotyczyć informacji, według której osoby będące adwentystami dnia siódmego zachowują sobotę jako siódmy dzień tygodnia, jako ten dzień święty, w którym starają się żyć z Bogiem, nie pracują, no i wiele jeszcze też innych elementów. Więc ta nazwa, można by powiedzieć, że składa się z tych trzech części. Jest to kościół chrześcijański, kościół, w którym ludzie czekają na dzień powrotu Chrystusa i kościół, który zachowuje prawo Boże i w tym sobotę również jako ten święty dzień. No właśnie, od razu nasunęło mi się kolejne pytanie. Ostatnio dość głośnym tematem było pytanie w jednym z bardziej znanych teleturniejów, w którym zapytano uczestnika, który dzień tygodnia adwentyści uznają za Dzień Pański. Z tego teleturnieju wiemy również i z tego, co wspomniałeś przed chwilą, że jest to sobota. No właśnie, dlaczego sobota, a nie jak się powszechnie uznaje niedziela? A ile dajesz mi czasu na odpowiedź na to pytanie? Daję na tyle, na ile powiedzmy, czyli krótko. Mam odpowiedź. Dobrze, więc może najprościej będzie powiedzieć tak, że zachowujemy sobotę jako ten dzień pański, czy też święty dzień, dlatego że na samym początku Biblii, gdy opisane jest stworzenie świata, jest tam powiedziane, że Bóg odpoczął siódmego dnia i ten dzień poświęcił i pobłogosławił. I nigdzie w Biblii dalej nie czytamy o tym, żeby kiedykolwiek to błogosławieństwo zostało cofnięte, a mało tego, ten przepis, to prawo zostało też zawarte w jednym z 10 przykazań. Tam jest napisane, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Ja wiem, że my jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do innej formuły tego przykazania, bo w głowie często mamy taką myśl powtarzaną od dłuższego czasu, pamiętaj, aby dzień święty święcić, aczkolwiek nie tak jest to zawarte w Biblii. I te dwa elementy, pobłogosławienie i poświęcenie tego dnia po stworzeniu i zawarcie go w prawie Bożym, dla nas jest taką podstawą, żeby ten dzień traktować właśnie jako ów święty dzień. To oczywiście w myśli naszego polskiego społeczeństwa bardzo często wiąże nas w jakimś kontekście też ze środowiskiem judaistycznym, ale tak jak podkreśliłem, my zachowujemy sabat ze względu na wypowiedzi biblijne, które miały miejsce zanim w ogóle środowisko żydowskie, Abraham, tak, i później cały naród powstał. Więc powiedziałbym, że po prostu ze względu na to, że tak rozumiemy i interpretujemy Pismo Święte. Rozumiem.
Jest to bardzo duża różnica w odniesieniu do innych kościołów i nie byłabym sobą, gdybym nie poprosiła Cię o to, abyś wskazał mi więcej tych różnic. Co Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odróżnia od innych kościołów? Tylko wiesz, Ado, od innych to znaczy od których, bo kościołów jest tak dużo, nie, że nie da się ich wrzucić w taki jeden worek, w którym powiemy, dobra, to Kościół Adwentystów od wszystkich innych kościołów różni się tym czy tamtym. Ale gdyby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to musiałbym powiedzieć, że każdy kościół, jeden od drugiego, różni się takim szerokim światopoglądem, na który wpływają jego doktryny, zachowania, obrzędy. Ale gdyby spróbować być praktycznym, tak, odłożyć na moment te teorie, to chyba musiałbym powiedzieć, że gdyby ktoś wziął takie doktryny nasze i je przeczytał, na co zwróciłby uwagę? No pewnie zaskoczyłoby go to, że zachowujemy sobotę jako święty dzień, to jest pierwsza rzecz, do której mówiliśmy. Drugą, która też wydaje się być taka zaskakująca dla ludzi, to to, że na przykład nie spożywamy niektórych rodzajów pokarmów, które w Biblii znajduje się taki podział mięs na czyste i nieczyste, więc my nie jemy tych, które są nieczyste. Dodatkowo też jest to związane z dietą, co prawda, chociaż nie chciałbym, żeby to stworzyło taki obraz, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego głównie zajmuje się dietą, ale to rzuca się po prostu w oczy. My jesteśmy zwolennikami całkowitej abstynencji, co też jest, myślę, dość zaskakujące. No pewnie jakby tak dłużej pomyśleć, znaleźlibyśmy coś jeszcze, ale na ten moment w kontekście doktryn wydaje mi się, że to by było na tyle, bo jeżeli, Ado, miałbym mówić właśnie o samych takich typowo teologicznych rzeczach, to oczywiście mógłbym o nich wspominać, tylko że one nie robią od razu takiego wrażenia na odbiorcy, bo gdy ktoś by przeczytał, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzy, że świątynia jest w niebie, to dla niego raczej to będzie okej, nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi, tak? Ale właśnie te praktyczne rzeczy to chyba te, o których wspomniałem, no może jeszcze jakieś inne. Myślę, że te późniejsze kwestie doktrynalne na pewno zadziwiają, ale na późniejszym etapie. Tak. Natomiast w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego często możemy spotkać się z terminem, który stanowi nie lada wyzwanie, szczególnie dla początkujących wyznawców, bądź dla osób, które słyszą właśnie ten termin. Mam tutaj na myśli termin nowonarodzenie. Co dla Kościoła Adwentystów i dla samych wyznawców tego Kościoła oznacza ten termin i jak to wygląda w praktyce? Nowonarodzenie? Tak, no to nie jest termin adwentystyczny, tak? To jest termin chrześcijański, który pochodzi z Biblii. W zasadzie ze słów Jezusa, który powiedział do jednego z uczonych żydowskich, że musisz się na nowo narodzić. I nie dziwi mnie, że my dzisiaj mamy problem ze zrozumieniem tego tekstu, bo ów uczony też powiedział, co mam zrobić, wejść do brzucha mamy i narodzić się na nowo. No, jest to rzeczywiście takie pojęcie dla nas zastanawiające, ale ono w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że człowiek, który zaczyna poznawać Boga, głównie przez swoje doświadczenie i przez Biblię, on dostrzega w Piśmie Świętym nauki, które gwarantują mu, dają mu obietnice związane z tym, że pomimo różnych problemów, z którymi się zmaga, jest przyszłość, której może być częścią, w której może ostatecznie się znaleźć. Chodzi tutaj właśnie o ten świat, na który mówiłem, że oczekujemy jako adwentyści. I fakt, że jest to dane w wyniku tej wielkiej ofiary, którą Jezus poniósł, skutkuje tym, że człowiek, który poznaje te informacje, zaczyna funkcjonować w taki sposób, że poznając całą treść Ewangelii, zmieniają się jego priorytety, zmienia się jego nastawienie do życia, zaczyna szukać czegoś innego. Bo tak jak zwykle, my, każdy z nas w jakimś tam momencie życia planował swoją przyszłość, która sprowadzała się raczej do tego, żeby znaleźć pracę, mieć pieniądze, żeby jakoś to życie przeżyć. Tak nagle okazuje się, że człowiek w wyniku tego właśnie rodzenia się na nowo doświadcza przemiany takiej całościowej i jego życie zaczyna wyglądać inaczej i nagle okazuje się, że on nie jest najważniejszą osobą w jego życiu, ale staje się sługą innych. Więc ja odpowiadam tak ogólnie, bo boję się takich bardzo krótkich odpowiedzi w definiowaniu tak skomplikowanych zagadnień, ale gdyby to jakoś zwęzić i sprecyzować, to powiedziałbym, że to jest właśnie taka całościowa przemiana kierunku życia człowieka w wyniku jego wiary w to, co opisane jest w Słowie Bożym. Nie wiem, czy to Cię satysfakcjonuje, ale tak bym powiedział. Jak najbardziej. Mam nadzieję, nie tylko mnie, ale również naszych słuchaczy. Pastorze,
zbliża się takie duże święto, które wszyscy praktycznie, powiedzmy, uczestniczą w tym, bądź poprzez atmosferę, która panuje w sklepach i centrach handlowych, bądź w tym kontekście, że chociażby już jadąc samochodem możemy słyszeć pewne świąteczne piosenki, które mają nas wprawić w ten radosny nastrój. Wspomnieliśmy o Nowonarodzeniu i od razu do głowy wpadło mi pytanie, czy adwentyści obchodzą Boże Narodzenie? Pierwsza rzecz to chyba słuchamy innych stacji radiowych, bo ja jeszcze nie słyszałem takich nastrojów. Czy adwentyści obchodzą? A powiedz mi proszę, co masz na myśli, pytając o obchodzenie? Co to jest obchodzenie? Chodzi mi o świętowanie tego jednego konkretnego dnia, który mamy zaznaczony szczególnie czerwonym kolorem w kalendarzu, czyli mamy zaznaczone, że w tym dniu mamy Boże Narodzenie. I czy adwentyści w jakiś sposób celebrują, w jakiś szczególny dzień celebrują to wydarzenie? No, chyba musiałbym powiedzieć, że teologicznie nie. To znaczy nie uważamy, że ten dzień był akurat dniem, w którym Jezus się narodził, ale żeby nie być takim obłudnym, muszę stwierdzić, że wtedy chyba wszyscy mamy wolne, a jeśli nie wszyscy, to większość z nas. I zazwyczaj wtedy jesteśmy razem z naszymi rodzinami. I choć nawet nie ma tej myśli takiej teologicznej, tak? Bo podkreślam to, że najprościej byłoby odpowiedzieć, że nie obchodzimy tego jako święta, to jednak myślę, że jest to dla nas o tyle szczególny czas, że wszyscy wtedy mogą być razem, rodziny mogą być razem i no, jest to takie wartościowe chwile. Natomiast nie jest to dla nas związane właśnie z obchodzeniem dnia narodzenia Jezusa jako takiego. Rozumiem. Wspomniałeś, że jest to szczególny czas dla rodzin, dla obchodzenia tego czasu z rodziną, dlatego, żeby móc spędzić z nią czas, te wyjątkowe chwile. No właśnie, ale czy pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego obowiązuje również celibat? Nawet gdyby obowiązywał, to nadal moglibyśmy mieć rodziny. Natomiast nie obowiązuje nas celibat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, jak w ogóle w większości kościołów protestanckich, duchowni, pastorzy mogą mieć żonę. I w ogóle wydaje mi się, że to jest... Dobra, subiektywnie to się bardzo cieszę, może tak bym powiedział. Natomiast próbując być obiektywnym, to musiałbym chyba stwierdzić, że wydaje mi się, że to jest takie najlepsze rozwiązanie, biblijne rozwiązanie i rozwiązanie, które jakby chroni nas od różnych wypaczeń, które mogą pojawić się wtedy, gdy ludzi ogranicza się prawem, które jest sprzeczne z ich naturą. I myślę, że to jest takie bezpieczne, bym powiedział. Ja też w ogóle cieszę się o tyle, że wiesz, Ado, gdy na przykład no, będąc mężem poznaję troszkę małżeństwo z innej strony niż tylko patrząc na inne małżeństwa. I to też pomaga mi w mojej służbie, bo potrafię może czasem doradzić, zrozumieć, co jest, myślę, że wielką wartością. Na pewno jest to prostsze, mając własne doświadczenia i zdobywając je na co dzień. Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, czy wygląda to tak samo jak w Kościele Powszechnym? Czy tam chrzcimy dzieci, bądź czy jest to w jakiś inny sposób? To może tak do takiego sprostowania, że to powiem, że chrzest dzieci nie dotyczy tylko Kościoła Powszechnego. Jest dużo kościołów protestanckich, które również chrzczą dzieci. To tak jakby w kontekście informacji. Natomiast Kościół Adwentystów Dnia Siódmego podchodzi do tego w taki sposób, że uważamy, że człowiek sam powinien zdecydować o tym, jaką drogę życia chce wybrać. I stąd u nas chrzest odkłada się do czasu, w którym dana osoba w wyniku swojej wiary świadomie decyduje, że chce pójść taką drogą lub też inną. Co to oznacza? To oznacza, że małe dziecko, które rodzi się w kościele, no niech będzie, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, ono nie jest adwentystą i nie jest w taki sposób liczone, nie należy do żadnych statystyk, tak? Natomiast rodzice oczywiście starają się je wychować jako osobę wierną Bogu, oddaną Mu i w momencie, w którym taka osoba zechce pójść drogą, którą wskazał nam Jezus i Jego apostołowie, wtedy decyduje zazwyczaj
aby przyjąć chrzest. I jest to chrzest, o tyle jeszcze jest może ciekawe to, że jest to chrzest przez pełne zanurzenie, tak jak właśnie czytamy o tym, że Jezus został ochrzczony. I to jest taka piękna ilustracja, ja ją bardzo lubię, bo to wygląda tak, że człowiek, jak to apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian, że człowiek, który jest chrzczony, to tak jakby umierał, jest całkowicie zanurzony w tej wodzie, tak jakby go złożono w grobie i potem powstaje z tej wody tak, jak byłoby to zmartwychwstanie. I to nawiązuje do twojego wcześniejszego pytania, zobacz, nie? O tym nowonarodzeniu, że człowiek narodził się na nowo. Więc chrzest jest takim, powiedziałbym, może symbolem tego narodzenia się na nowo. A i jeszcze może taką jedną rzecz. Myślę, że jest on o tyle jeszcze cenny, że jest to taki moment, w którym człowiek, ja jak przyjmowałem swój chrzest, czy ktokolwiek inny, może przed innymi ludźmi zadeklarować, że zmienia swoją drogę. Także teraz idzie innym życiem, teraz poświęca się czemuś innemu. I myślę, że to jest też ważne, bo to jest takie świadectwo, taka informacja do świata, że ja teraz wybieram coś innego niż do tej pory. Myślę, że warto doprecyzować, czy osoba, tylko osoba pełnoletnia może zostać adwentystą? Pewna granica wieku, którą narzuca Kościół, że tylko osiągając 18 rok życia możesz zostać adwentystą? Dwa tematy, wiesz? Dwa tematy tutaj widzę, bo jeśli chodzi o chrzest, to należy stwierdzić, że nie. Mówiąc o tym, że osoba sama powinna podjąć taką decyzję, my oczywiście jesteśmy gotowi, by osoby, które nie są pełnoletnie, szły taką drogą. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie ma czegoś takiego jak jakaś granica, tak, że musisz mieć tyle lat, nie wiem, 12, żeby się ochrzcić, ale staramy się dążyć do tego, żeby to była taka odpowiedzialna i świadoma decyzja. Natomiast tak jak mówię, nie ma w żadnym prawie Kościoła informacji, że musi to być wtedy czy wtedy. Natomiast ja myślę, że warto zaznaczyć, że my przywykliśmy do definiowania Kościoła przez pryzmat oficjalnego jakiegoś takiego członkostwa, że ktoś gdzieś jest zapisany i jest członkiem Kościoła. Ja tak nie postrzegam Kościoła. To znaczy, wiem, że to jest ważne i to ma swoje miejsce, ale myślę, że ludzie, którzy idą już za Chrystusem, którzy starają się Go naśladować, którzy w Niego uwierzyli, a nie zostali jeszcze ochrzczeni, dla mnie oni są adwentystami. Tak? Oni zachowują te nauki, które wierzymy, że są słuszne i stąd tak ja do tego podchodzę. A kwestia, tak jak mówię, członkostwa jako takiej oficjalnego wpisania ich na jakąś listę, to jest rzecz dla mnie drugorzędna. Więc jeszcze raz odpowiadam na pytanie, jeśli chodzi o chrzest, można to zrobić wcześniej oczywiście, a bycie adwentystą myślę, że należy rozumieć troszkę szerzej niż tylko poprzez bycie członkiem Kościoła. Rozumiem. Pastorze, to może teraz seria bardziej osobistych pytań. Oczywiście nie bój się, nie będą zbyt osobiste, ale bardzo cenię sobie osobiste doświadczenie danej osoby czy członka Kościoła. Czyli będzie o żonie. Dzisiaj nie. Chciałam zapytać, jeśli chodzi o Ciebie, o to, dlaczego wybrałeś właśnie ten kościół, jesteś pastorem tego kościoła. Czy są jakieś szczególne pobudki, dlaczego właśnie ten kościół? To jest długa historia, tak? Więc oczywiście nie mogę sobie pozwolić, by ją całą opowiedzieć. Natomiast myślę, że musiałbym stwierdzić, że w dużej mierze, tak zupełnie uczciwie mówiąc, wpływ na moje decyzje miało to, że wychowywałem się w Wiśle. I dwie informacje w tym kontekście, poza tym, że Wisła jest pięknym miastem, to jeszcze jest o tyle specyficznym miejscem, że tam większość mieszkańców to są protestanci. I stąd, co jest w ogóle dla mnie ciekawe, to, że wychowując się w Wiśle, ja byłem przekonany, że przynajmniej cały nasz kraj jest taki, że większość ludzi w Polsce to są protestanci, a mniejszość to osoby, które należą do Kościoła rzymskokatolickiego. Okazało się, że jest inaczej. Nawet powiedzmy, że to była duża zmiana poglądów, ale w tamtym środowisku dla mnie istnienie wielu kościołów było naturalne. To nie było nic nowego, to mnie nie uderzyło w żaden sposób. I jedna z osób, z moich rodziców, należała do kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, druga osoba nie.
należała do innego protestanckiego kościoła. I gdy ja miałem wybrać swoją drogę, ja już pomijam to, że mnie w ogóle te sprawy przez dłuższy czas, nie dłuższy, no tam powiedzmy do 16 lat nie interesowały w ogóle, ale gdy przyszło mi wybierać moją drogę, ja postanowiłem, tak jak chyba wiele osób robi, porównać te wszystkie nauki, doktryny różnych tych nurtów, kierunków, które obierają różne kościoły. Słucham? Bardzo odpowiedzialnie. Tak, ja nie wiem, na ile zrobiłem to rzetelnie, wiesz? Starałem się to zrobić wtedy najrzetelniej, jak umiałem, tylko no dobrze, zostawmy to. Starałem się, po prostu starałem się zrobić to najlepiej, jak potrafiłem i wtedy uznałem, że na podstawie Pisma Świętego to jest droga, którą chcę wybrać, bo wydaje mi się wtedy, że to jest to, co w mojej interpretacji jest najbliższe temu, co znajduję w Biblii. I stąd taki kierunek. Ja nie chcę też tutaj słuchaczy w żaden sposób wprowadzić w błąd. Na pewno miało znaczenie to, że w tym kościele też były osoby, które znałem, ale jednak chciałbym przy tym zaznaczyć, że ja znałem osoby z wszystkich prawie kościołów, tak? Więc miałem przyjaciół wszędzie i to nie sądzę, by było dla mnie tym najważniejszym czynnikiem. Raczej te moje doświadczenia z tym związane. Rozumiem. Proszę. Ale jednak chciałbym zaznaczyć, że kluczowe jednak dla mnie było może co innego, bo ja zanim zacząłem szukać Kościoła, zacząłem szukać Boga. I ja nie łączyłbym tak bardzo tych dwóch rzeczy. To znaczy dla mnie to jest tak, że człowiek, który zaczyna szukać Boga, on poprzez to, że ostatecznie uwierzy, staje się częścią Kościoła. Tak? On znajduje to swoje miejsce w Kościele. Ale myślę, że zazwyczaj tak jest, że człowiek jest najpierw szuka Boga, czy też Bóg szuka człowieka, to już różnie możemy oddać, a potem jego kroki przez Boga kierowane są w kierunku Kościoła. Rozumiem. Muszę zapytać o to. Uważam, że to będzie najtrudniejsze z naszych dzisiejszych pytań, ale dla mnie najważniejsze i jestem bardzo ciekawa odpowiedzi na nie. Co najbardziej cenisz wobec tego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? Że przebyłeś już dosyć długą drogę, jesteś dość długo już wyznawcą, jesteś pastorem tego kościoła, dlatego jestem tak bardzo ciekawa, co najbardziej w nim cenisz? No i tu właśnie pojawia się jeszcze jeden problem, zanim odpowiem na to pytanie, bo zobacz, Ado, że słowo Kościół zawiera w sobie bardzo dużo informacji. I gdy pytasz, co cenię sobie w Kościele, to pytanie jest zależne od tego, co rozumiem przez Kościół. Dla mnie Kościół przede wszystkim, zanim będę mówił o jakiejś strukturze, zanim będę mówił o jakiejś organizacji, to są ludzie. Ja mówiąc, że 10 lat służę w Kościele, to oznacza dla mnie, że ja 10 lat współpracuję z ludźmi, z nimi działam, staram się im pomóc, czasem oni pomagają mi, no bo tak to funkcjonuje, prawda? I stąd, jeżeli zapytałabyś mnie, co jest dla mnie najcenniejsze w Kościele, w tej definicji powiedziałbym, że właśnie ludzie. Oczywiście ja wiem, że teraz mógłby ktoś podnieść rękę i powiedzieć, że dla niego to najważniejszy powinien być Bóg i ta duchowa sfera oczywiście jest na swoim miejscu, ale w kontekście samego Kościoła to jest dla mnie najważniejsze, bo myślę, że w tym momencie, póki jeszcze nie żyjemy w tych czasach, w których historia już będzie się kończyć, o których, chociaż może kto wie, patrząc na dzisiejszy świat, może to właśnie się już wszystko kończy. Nie wiem, oby tak było. Ale to co chcę powiedzieć, to, że w tym czasie, w którym żyjemy, kiedy szczególnie teraz jesteśmy tak bardzo od siebie oddzielani, my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy Kościoła, który nie jest strukturą, nie jest organizacją samą w sobie tylko, ale składa się z ludzi, którzy się lubią, którzy się kochają, którzy ciągną do siebie. I dla mnie to jest najcenniejsze. Myślę, że niezwykłymi doświadczeniami dla mnie zawsze były te chwile, kiedy ja miałem też jakieś problemy, jakieś trudności i pojawił się ktoś, kto był gotowy wyciągnąć do mnie rękę, coś mi zaproponować, w jakiś sposób mi pomóc. I to jest wartość Kościoła, której nie da się zmierzyć. I nawet gdyby, uczciwie zupełnie mówiąc, przez tydzień byłbym zły na kogoś, kto mi tam za skórę zaszedł, to ten jeden moment, w którym w tej kluczowej chwili, kiedy przeżywam naprawdę trudne momenty, pojawia się ktoś, kto poda tę rękę, tak mówiąc przysłowiowo, to sprawia, że
że to ma sens. I wtedy ja też, jako osoba, która stara się służyć innym, ja też wiem, jaką to ma wartość dla innych. Żeby rezygnować z siebie i działać dla drugiej osoby, na ile tylko umiem, na ile potrafię. I to jest, tak, to jest dla mnie bardzo cenne. Natomiast myślę, że wiele też doktryn i nauk jest dla mnie cenne. I dlatego są dla mnie cenne, bo one mają praktyczny wpływ na moje życie. Na przykład już kwestia tej soboty, o której wspominałem, wspominaliśmy w zasadzie, ty mnie o nią pytałaś, to zauważ, że nasze na przykład postrzeganie świętego dnia jest bardzo takie, ktoś by powiedział, takie ostre, bo adwentyści na przykład w sobotę w ogóle nie pracują, tak? A starają się ten czas poświęcić na odpoczynek i to jest dla mnie też bardzo cenne. Mieć taki jeden dzień w tygodniu, w którym mogę się od wszystkiego odciąć i rzeczywiście nie zajmować się tym, co jest na co dzień moją pracą, to jest naprawdę wartościowe, nie? W tym zabieganym świecie. I tak mógłbym przez wiele doktryn przejść, które mają realny, praktyczny wpływ na moje życie. Więc to tak może tyle odnośnie tego, co dla mnie jest takie cenne i ważne. Wspomniałeś o tej społeczności, o tym cieple, tej bliskości, która tam jest i również uważam, że jest to bardzo ważne, aby być częścią takiej społeczności. Dlatego muszę zapytać, czy każdy, kto nie jest wyznawcą Kościoła Adwentysty Dnia Siódmego, może tak po prostu przyjść na nabożeństwo i być jego uczestnikiem? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. A przecież o to chyba w tym wszystkim chodzi, tak? Żeby jeżeli mamy coś cennego, przepraszam, jeśli mamy coś cennego, a wierzę, że mamy coś, co może wpłynąć pozytywnie na życie ludzi, to o to chodzi, żeby im to w jakiś sposób przekazać. Ja nie widzę, a to żebyś mnie dobrze zrozumiała, ja nie widzę Kościoła jako takiej społeczności, która po prostu ma się tylko ze sobą spotykać, żeby było miło i przyjemnie. To jest ważne, na to zwróciłem uwagę, ale Kościół ma swoje zadanie i o to w tym chodzi, że jeżeli ja mam coś dobrego, coś, co zmienia moje życie, to ja chcę, żeby ktoś inny mógł się o tym dowiedzieć. Oczywiście, ja nigdy nie będę się narzucał, nigdy nie będę z brudnymi butami wchodzić w czyjeś życie, ale o to chodzi, że my mamy być otwarci i wierzę, że jesteśmy na inne osoby. Pamiętam, jak kiedyś, to było w jednym ze zborów, z którymi współpracowałem, ktoś po raz pierwszy chciał przyjść do Kościoła Adwentystów. No a nasze nabożeństwo wygląda troszkę inaczej niż uroczystość, do której przywykł i spóźnił się kilka minut. I spóźnił się kilka minut, był tak się tym zestresował, że już nie wszedł i przyszedł dopiero za tydzień. I to było takie, chyba mogę powiedzieć urocze, ale to właśnie pokazuje, jak wiele jakichś takich obaw mają osoby, które mają po raz pierwszy przyjść do takiego środowiska. I ja zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście fakt, że nasze spotkania wyglądają troszkę inaczej, mogą być czasem takie zagadkowe do osoby, która pierwszy raz przychodzi, ale jest naprawdę fajnie, więc zapraszam, warto zobaczyć, być z nami. Myślę, że jeśli ktoś by zechciał, to bardzo dobrze spędzi w naszej społeczności czas. Myślę, że na sam koniec powinniśmy zostawić pewnego rodzaju wskazówki dla naszych słuchaczy, jak skontaktować się z najbliższym Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Mamy taką stronę internetową, która ma adres www.advent.pl i tam można w odpowiednich zakładkach znaleźć cały spis zborów w naszym kraju. I to jest jedna droga, natomiast myślę, że chyba najprościej jest po prostu w Google wpisać informacje adwentyści Kraków, adwentyści Stalowa Wola, adwentyści jakiekolwiek tam miasto i jeśli tam jest zbór, to prawdopodobnie tak do niego trafimy. Dodatkowo są też informacje na właśnie stronach, takich oficjalnych stronach Kościoła z numerami telefonów do pastorów, czasem do zborów, są też adresy mailowe, więc nie ma z tym żadnego problemu. Dużo zborów też ma na przykład profile na Facebooku, może akurat teraz ktoś korzysta z takiego, oglądając transmisję z naszego spotkania, więc jest naprawdę dużo możliwości. Myślę, że bez większych problemów, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, czy w jego mieście jest taki kościół, będzie mógł to zrobić. Świetnie, myślę, że
że ta wskazówka będzie bardzo cenna dla każdej szukającej osoby. No, zawsze można też do mnie zadzwonić, tak? A ja też mogę wskazać, czy jest gdzieś tam zbór, czy nie. Szczególnie właśnie na stronie, na której ogłaszane było dzisiejsze spotkanie, widnieje Twój numer telefonu, jeśli dobrze pamiętam. Wobec tego oczywiście zachęcamy do kontaktu. Pastorze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Nie krępuj. Bo tak sobie myślę, że to może być też ważne, że rzeczywiście przed tym, zanim ktoś pierwszy raz chciał przyjść na nabożeństwo, to warto jest powiedzieć, że nie powinien nikt czuć żadnego skrępowania, żeby rzeczywiście zadzwonić i zapytać wprost, a jak to u Was wygląda, ile to trwa, a czy mam coś ze sobą wziąć, czy mam nic ze sobą nie brać, tak? Bo takie praktyczne rzeczy, one sprawiają, że jest nam łatwiej po prostu gdzieś pójść w nowe środowisko wejść, a nie będzie naprawdę żadnego problemu, żeby ktoś takich informacji, nawet najbardziej takich delikatnych, udzielił, bo tak jak mówię, nabożeństwa nasze, one są przeznaczone dla wszystkich, a nie tylko dla Kościoła jako takiego. To tyle chciałem dodać. Bardzo dziękuję za te cenne słowa. I jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. To ja dziękuję. Oczywiście dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym programie. I jednocześnie pragnę zaprosić Państwa na kolejne spotkanie organizowane w ramach Nocy Świątyń w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, które odbędzie się 28 października, czyli w najbliższą środę o godzinie 19 w tej samej formule. Będzie to spotkanie pod tytułem Adwentystyczna recepta na zdrowie. Porozmawiamy o niebieskich strefach. Bardzo zagadkowo brzmi. Porozmawiamy, czym są i dlaczego żyjący w nich ludzie są najzdrowsi, najszczęśliwsi oraz co wspólnego mają z nimi adwentyści. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Do zobaczenia przy innych okolicznościach.